Cześć wszystkim! Dzisiaj znajdujemy się w Łęczeszycach koło Grójca w firmie Elror u braci Pszczółkowskich i mamy tutaj ciągniki Lowol, także w dzisiejszym odcinku zobaczycie ich prezentację. Zapraszamy do oglądania! Występują w serii M o mocy 25, 35, 50 oraz wersji 60 koni premium. Mamy tutaj napęd na 4 koła, także otwieramy maskę, zobaczymy co jest pod spodem. Marka Lowol jest następcą marki Foton. Mamy tutaj ciągniki trzeciej generacji. Patrzcie, Damian jest kamerą, bo dzisiaj mamy w ogóle kamerzystę, jest z nami Damian, robi nigdy mało po drugiej stronie. I tutaj możecie zauważyć serduszko ciągnika. Jesteśmy już w kabinie ciągnika o mocy 50 koni. Mamy tutaj m.in. okno dachowe, radio. Siedzenie mamy z firmy Grammer. Jest ono amortyzacją mechaniczną. Mamy tutaj również klimatyzację. Ciągnik 50-konny charakteryzuje się synchronizowaną skrzynią biegów, nową instalacją hydrauliczną z pompą o zwiększonej wydajności oraz lepszym wyposażeniem standardowym, czyli pneumatyką dwuobodową, która pojawiła się w standardowym wyposażeniu Lowol. Z tyłu mamy pneumatykę dwuobodową do podpięcia do przyczepy, dwie pary wyjść hydraulicznych i z przodu mamy oświetlenie LED-owe soczewkowe. Tutaj ślicznie widać soczewkowe. Ciągniki możemy dodatkowo wyposażyć w przedni tuz. Zmianą hydraulicy podnośnik zyskał udźwig 2200 kg. Firma Elror prowadzi sprzedaż, dystrybucję, promocję i serwis ciągników Lowol na terenie całej Polski. Ciągnik zawiera klimatyzację, panel sterujący na błotniku, regulowaną kabinę kierowniczą, schowek na napoje, radio z USB i zupełnie nowy panel wskaźnikowy. Ciągniki standardowo wyposażone są w napęd na przednią oś 4x4, dołączane mechanicznie lub elektromechanicznie w wersji premium oraz wałek WOM załączany elektrohydraulicznie o prędkościach 540 i 1000 obrotów na minutę. Ciągniki Lowol w serii M występują w wersji kabinowej oraz bezkabinowej ROPS z pałąkiem ochronnym, szyby gięte, szyberdach i okno dachowe. Przydają się w różnych warunkach, szczególnie podczas pracy z ładowaczem czołowym. Mamy tutaj zbiornik o pojemności 65 litrów. Ciągniki charakteryzują się niskim zużyciem paliwa. Ciągnik o mocy 50 koni spala średnio 3,9 litra na motogodzinę. W wersji premium ciągniki są wyposażone w ogumienie marki Trelleborg. Ze względu na gabaryty ciągniki idealnie wpasują się w gospodarstwa średnie, małe, w ogrodach oraz sadach. Podsumowując, ciągniki marki Lowol są łatwe w obsłudze, tanie w serwisowaniu, w 100% mechaniczne, dzięki czemu są dziecinnie proste w obsłudze. Dziękujemy za oglądanie, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Także subskrybujcie nasz kanał, dawajcie łapki w górę, komentujcie. Dziękujemy za oglądanie. Cześć!